Cześć, tu Justyna i dziś pokażę, jak zrobić ozdobę do pokoju dziecięcego. Całkiem niedawno moja dobra znajoma urodziła córeczkę i kiedy tylko je odwiedzimy, to oprócz takiego standardowego zestawu, czyli tam pieluch, jakiś ubranek i grzechotki, postanowiłam, że podaruję dla maleńkiej coś, co zrobiłam samodzielnie, własnoręcznie. I to właśnie taka ozdoba wisząca do pokoju malutkiej. Na początku z takiego drucika ogrodniczego ułożyłam imię. Imię te starałam się oczywiście zrobić tak, żeby wpasowało się w okrąg, który sobie do tego przygotowałam. Odrysowałam to na kartce i zrobiłam to jeszcze raz. A następnie drucikiem obwijałam te imię, tak aby wszystko się ładnie połączyło. Napis ten obwiązałam wstążką. Na początku i co jakiś czas przyklejałam to klejem na gorąco, aby wszystko się dobrze trzymało. Gotowe, zabrałam się za właśnie tą obręcz. Jako, że byłam ostatnio w KIK i znalazłam taką małą, zawieszaną girlandę z rzemyka i kwiatuszków, postanowiłam, że to je wykorzystam do obwiązania znacznej części tego kółka. Kiedy rzemek z kwiatkami był już zapleciony, pozostałą część koła zaplotłam białą wstążką. Za pomocą kleju na gorąco przykleiłam imię dziewczynki w środku obręczy. Następnie dodałam jeszcze kilka wstążeczek na dole. I muszę przyznać, że początkowo to zaplatanie drutem było niezbyt wygodne i pod koniec tego całego imienia już mnie naprawdę bolały palce, ale myślę, że efekt finalny mimo wszystko był tego wart.
mam też nadzieję, że zarówno malutkiej, jak i jej mamie prezent się spodoba. No i co? To tyle na dziś. Więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!